obecnie znajdujemy się na targach Poleco, czyli największym wydarzeniu w Polsce, jeżeli chodzi o targi recyklingowe. Jesteśmy organizacją odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań i jakby w tym kontekście obsługujemy wszystkich wprowadzających pod kątem realizacji poziomów recyklingu. Jako organizacja odzysku wspomagamy i kompleksowo wspieramy przedsiębiorców, którzy wprowadzają na teren kraju swoje produkty w opakowaniach. Rozliczamy opakowania takie jak tworzywo sztuczne, szkło, metal, drewno czy papier. Jeżeli Państwo rozejrzycie się na naszym stoisku, to będziemy mogli przedstawić kompleksową ofertę grupy od organizacji odzysku, która wywiązuje obowiązki wprowadzających w zakresie sprzętu elektrycznego, elektronicznego, opakowań poprzez nasz zakład przetwarzania zużytego sprzętu. I aktualnie, tak jak wspomniałem wcześniej, końcowy etap otwarcia zakładu przetwarzania baterii do samochodów elektrycznych i nie tylko, do laptopów i takim naszym, że tak powiem, koronnym dzieckiem będzie za chwilę linia zautomatyzowana do demontażu podwozi, modułów plug-in. To jest jedno z najnowocześniejszych przedsięwzięć w Europie. Na naszym stoisku prezentujemy maszyny recyklingowe i tutaj mamy premierę naszego rozdrabniacza ProS1, który miał również swoją premierę w tym roku na targach w Niemczech. Mamy rozdrabniacz wolnoobrotowy RW2010S, który jest z napędem elektrycznym. Prezentujemy również maszyny do zimowego i letniego utrzymania dróg, maszyny komunalne, czyli pługi, zamiatarki, także zapraszamy do obejrzenia. Jesteśmy również bezpośrednim importerem, jedynym w Polsce ciągników, w tym, które również można zobaczyć na naszym stoisku. Naszym motto jest przede wszystkim to, że śmietniki nie muszą być brzydkie. I to staramy się pokazać naszym klientom, prezentując nasze produkty, wszystkie takie, które właśnie wspomagają naszych klientów, przede wszystkim w segregacji. Na targach Poleco jesteśmy już po raz kolejny. Jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie, zwłaszcza, że w tym roku obchodzimy jubileusz 40-lecia powstania naszej firmy. Na naszym stoisku znajdą Państwo maszyny komunalne, zarówno do letniego, jak i zimowego utrzymania dróg. Są to m.in. pługi, posypywarki wykonane w całości ze stali nierdzewnej, a także głowice i wysięgniki malowane metodą KTL. Reprezentuję firmę Strautmann, która na wystawie prezentuje swoją najnowszą belownicę półautomatyczną. Jest to belownica, tak jak wspomniałem, półautomatyczna, o dużym otworze załadowczym, który prowadzi dany odpad. To może być makulatura, to może być folia, to mogą być butelki PET. Prowadzi ten odpad do specjalnych rotorów, które wstępnie zagniatają ten odpad i powodują też to, że po prostu ta prasa się nie zapycha. Prowadzą odpad dalej do komory prasującej, gdzie po prostu otrzymujemy gotowe bele. Na stoisku prezentujemy w tym roku platformę iStep. Jest to platforma do analizy parametrów maszyn wibrujących. Otrzymaliśmy złoty medal za ten produkt. Jest to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu jesteśmy w stanie zanalizować takie parametry jak wibracje urządzeń, temperatura i również ciśnienie w poduszkach powietrznych, jeśli takie są zainstalowane w maszynie. Staramy się promować paliwo CNG i LNG jako niskoemisyjne paliwo, które między innymi może posłużyć do zatankowania pojazdów komunalnych. Stąd też nasza obecność na targach Poleco, gdzie naszym jednym z kluczowych klientów są przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Oferujemy możliwość zawarcia umowy bezgotówkowego tankowania gazu CNG i LNG na stacjach w całej Polsce. Mamy obecnie 39 stacji, na dwóch z nich również sprzedajemy LNG i CNG. Są to stacje dwupaliwowe.